Rozwijanie umiejętności programowania w PHP to jedno. Znajomość narzędzi, które wspierają język, to drugie. Dzisiaj jedno z nich. Bardzo przydatne. Wspaniałe narzędzie, bez którego ani róż. Kompozytor. Zapraszam. Na początek opowiem, czym jest kompozer. W ogólności, tak byśmy wiedzieli, o jakim narzędziu mówimy. Wyobraźmy sobie, że chcemy stworzyć własny projekt. Tutaj na tablicy będzie go reprezentować ten prostokąt, który zatytułowałem Twój projekt, czyli po prostu katalog, którym są pliki naszego projektu, nieważne z czym. Jakiś program, jakieś klasy, coś naszego. I teraz chcemy, aby kompozytor nas wspomagał w tym dziele. I rzeczywiście tak może być, ale jeszcze zanim o tym kompozytorze, to teraz wyobraźcie sobie, że gdzieś tam w świecie. Leżą inne już gotowe programy, takie pakiety, które to pakiety zawierają: biblioteki, całe pewne programy, jakieś rozszerzenia, które pozwalają na przykład obsłużyć PDF-y. Po prostu gotowe, no właśnie, programy, pakiety. I teraz pomyślmy tak, skoro one gdzieś tam są w tak zwanych repozytoriach i rzeczywiście są. I ktoś już coś świetnego napisał, na przykład obsługę plików PDF, genialnie ktoś napisał. No i ja potrzebuję takiego czegoś w moim projekcie, który sobie wymyśliłem. No ale po co mam pisać to od nowa, zwłaszcza kiedy jest coś takiego już dostępnego i dobrze zrobionego i jeszcze za darmo? Chciałbym móc to pobrać. Chciałbym, żeby było jakieś miejsce, gdzie jest dużo takich pakietów i chciałbym sobie je pobierać. No i to jest jedna z funkcji kompozytora. Spójrzcie, nie jedyna. Spójrzcie najpierw na temat. Wbrew pozorom, ona nawet nie jest główna, ale jest ważna. Otóż, w moim projekcie mogę skorzystać z kompozytora. Jak on się tutaj znajdzie, to ja za chwilę wam pokażę, ale załóżmy, że już go mam, czyli to jest taki program, który mogę uruchamiać z pewnymi opcjami, który wykonuje pewne polecenia, właśnie jakby służąc mojemu projektowi. Jedną z, taką, z takich czynności jest to, że jeżeli jest jakieś miejsce Jakieś repozytorium na świecie. Tak, repozytorium to takie właśnie miejsce, gdzie coś leży, mogę to pobrać. Tak potocznie. To jeżeli w tym repozytorium są jakieś pakiety, które mnie interesują, to właśnie fajnie, bo jakby coś szybko je implementowało, ściągało i instalowało w ramach mojego projektu. Po prostu w moim katalogu, gdzie pracuję. No i kompozer właśnie coś takiego robi, a takie repozytorium rzeczywiście istnieje. Packageist. Org, zresztą takie miejsce, gdzie masa takich pakietów dla PHP leży i czeka, żeby je pobrać i wykorzystać. Wiemy również, że różne programy posiadają wersje. Ten mój projekt, który tworzę, jeżeli jest poważniejszy, powinien mieć taką kontrolę wersji, wersję rozwojową, produkcyjną i tak No i wiemy, że są narzędzia, chociażby nasz GitHub, na którym Wam udostępniam materiały z tegoż kursu. Wprawdzie nie jest to jakiś projekt, jeden program czy biblioteka, a co po prostu zbiór plików. No niemniej jest on na GitHubie i bardzo często te pakiety, które sobie pobieramy, te publiczne biblioteki i programy mają właśnie czy to na GitHubie czy podobnym narzędziu mają tam swoje źródełka i te źródełka mają swoje różne wersje. No i teraz fajnie, że to jest, fajnie, że ja mogę mieć program w wersji 1 2 3 i tak dalej, jakieś patrzę, nie patrzę. Pytanie no dobrze, ale jak to się ma do kompozera? Ano właśnie ma się i to bardzo yy, Dobrze się ma. Będę o tym robił materiał również w kolejnych odcinkach, bo nie wszystko chcę na raz pokazać, ale już teraz chcę o tym wspomnieć. Otóż nasz packagist może na przykład z GitHubem współpracować. Po co? Aby mój pakiet, mój projekt, który tworzę program, gdy go kiedyś udostępnię, miał również informację o tym, która to wersja, jaka to wersja. Również te pakiety, które sobie pobieram, one też Tutaj zawierają jakąś wersję, na przykład mój ulubiony pakiet publiczny, który sobie pobieram. Pakiet A może mieć wersję pierwszą, drugą, trzecią, i na przykład tę już znam świetnie, a tu się pojawiła nowa czwarta. No i teraz jak ją pobiorę, to mi się narobi bałagan, bo może się okazać, że co? No, że mój program nie współpracuje z tą czwartą, za dużo zmian w niej było, a ja tutaj zakładałem, że to jest core, ważny element mojego projektu. No właśnie, i tu wkracza kompozer, który pozwala. Nie tylko coś tam pobrać, pakiet, ale właśnie zarządza zależnościami, wersjami pakietów. Czyli jak później zobaczycie, mogę go tak skonfigurować, by mój projekt, powstając, patrzył, co tam się dzieje z pakietami, z których ja korzystam. Co się dzieje z pakietami, które na przykład zostały zaktualizowane, a ja mam. Jasno powiedziane w kompozerze, że na przykład nie powinieneś używać wersji starszej niż lub nowszej niż, bo ma za dużo zmian. Co się wtedy dzieje? No właśnie, kompozer będzie tego pilnował. Abym pracował na pewnych ustalonych wersjach tych różnych pakietów, będę mógł to oczywiście aktualizować, wykonywać jakieś update, y, upgrade'y. Kompozer będzie mi mówił, słuchaj, korzystasz na przykład z pakietu A, który właśnie już się stał. Lepszy, bo ktoś podniósł jego wersję, poprawił jakieś bugfixy, czy chcesz tutaj to zaktualizować? Mogę, nie muszę, ale kompozer tego pilnuje. Skąd kompozer wie, że coś tam w repozytorium się zmieniło? No właśnie, bo mamy tu taki trójkącik. Mój projekt, zewnętrzne pakiety i GitHub na przykład. Coś, co tu pilnuje te wersje. Tu są też te źródła, stąd mogę sobie pobierać. Okay? Zatem widzimy tu pewną współpracę kompozer też dokonuje tej instalacji tych pakietów na, do mojego projektu tak? e, aktualizuje wszystko i robi jeszcze kilka innych rzeczy ale to wszystko gdzieś będzie się pojawiało w praniu po kolei gdybym miał jakoś to podsumować tą pierwszą myśl, którą tu rzucam to właśnie tu po prawej stronie kompozytor, co robi? A tu jeszcze macie tak dwa razy kompozytor, kompozytor. A to dlatego, zobaczcie, że ten kompozytor jest jakby wprost w moim programie, gdyż to narzędzie może być jako część mojego programu, tak? Dosłownie plik wykonywalny w moim katalogu z moim projektem, ale może być też narzędziem zewnętrznym, gdzieś w systemie, którego używam troszkę jakby z zewnątrz. Ono robi dokładnie to samo, też pociągnie pakiety, też tam sprawdzi wersję i tak dalej, ale jest na zewnątrz, ok? A podsumowanie, no właśnie, kompozytor, taki menedżer zależności pakietów, menedżer do pobierania tychże pakietów, aktualizujący pakiety, sprawdzający, co mi jest potrzebne, by móc coś uruchomić. Jak zobaczycie później, kiedy już ten kompozer sobie zainstalujemy, będzie tam taki plik composer.json. Ja go tutaj wymieniłem, bo ten plik będzie takim plikiem konfiguracyjnym, Naszego kompozytora, w którym będziemy mogli pewne rzeczy sobie określić, ustalić, ale to już zobaczycie w praniu. Jest to też bardzo ważny plik całego tego naszego kompozera. Zatem tak w skrócie chyba jasne. No, to przejdziemy już do konkretów. Zaczynamy własny projekt. Potrzebujemy tylko PHP w systemie. Po lewej stronie macie to, co będzie jakby końcowym dzisiaj efektem naszej pracy, a po prawej katalog w zasadzie prawie pusty. Jest tu tylko jeden plik wykonywalny, ale on jest taki mój, dla Was, dla wygody, możecie go sobie później pobrać, otworzyć. Jest to plik, który pozwoli zainstalować w moim katalogu, gdzie chcę napisać projekt, pozwoli zainstalować kompozera, czyli uczynię kompozera aplikacją, plikiem wykonywalnym. Jest to plik, który php wykonuje, interpreter odpala ten plik i ten kompozer będzie częścią właśnie tutaj mojego projektu, mojego katalogu, gdzie będą moje dane. Cóż się znajduje w tym pliku BAT? Otóż są to cztery komendy, które tak naprawdę możemy po kolei wpisać sobie też z linii, koment z linii wiersza polecenia, nie ma problemu. Ale ja je zebrałem w jeden plik, bo i tak w zasadzie będziecie musieli coś takiego wprowadzić. Zatem jakbyśmy to podejrzeli. To zobaczcie, o może troszeczkę powiększę. O, zobaczcie, są tutaj instrukcje PHP-R, a potem polecenie czyli taka wykonanie w kodu PHP, ale w wierszu polecenia. PHP, interpreter polecenie. Co tutaj się dzieje? W skrócie, pobieram ze strony specjalny program plik Composer Setup PHP. Sprawdzam, czy wszystko z nim w porządku. Jak tak, to go po prostu uruchamiam. W wyniku tego uruchomienia Powstanie plik naszego kompozytora już do naszego projektu, a potem ten kompozer setup, który pobrałem i który pozwolił mi utworzyć docelowo mojego kompozytora w moim katalogu, zostanie tutaj unlinknięty, czyli po prostu skasowany. Zatem co? Odpalam. Nie będę ręcznie tych czterech wierszy poleceń wpisywał. Wy możecie sobie zrobić jak chcecie. Ja sobie tu po prostu dwa razy kliknę. Chwileczkę poczekam. O! I już mam. Kompozytor w moim katalogu. Teraz tę instalację lokalną mógłbym nawet stąd usunąć i sobie usunę. Niech nie przeszkadza. Mamy kompozytora samego. O, zobaczcie, jak wygląda przy okazji. Taka zaczynająca się od PHP. -a. O, sieczka. Taki skompresowany, ewidentnie ściśnięty, cały plik FAR, czyli taki wykonywalny plik PHP. -a. Mamy zatem pusty katalog, jeszcze żadnych tu naszych plików nie ma poza kompozytorem. Co potrzebujemy dalej? Dalej potrzebujemy pliku composer.json, takiego pliku, który pozwoli mi wykorzystać mojego kompozytora. Ja go sobie skopiuję. Ogólnie preferuję zrobić go ręcznie na początek, na pewno. Można go też stworzyć jakby kreatorem samego kompozytora za pomocą takiego polecenia, zobaczcie PHP. Ja jestem właśnie w tym katalogu tutaj. PHP, teraz Composer, nie JSON, tylko far, spacja i init. Jak takie coś podam, może ja to zacznę tutaj. Będzie mały niestety, bo nie mam tutaj akurat wielkiego tego, ale to nie jest nam tutaj potrzebne. Zobaczcie, ogólnie uruchomi się pewien taki kreator tegoż pliku JSON. Ponieważ ja wolę go zrobić ręcznie, pozwólcie, że przerwę wykonywanie tego skryptu, a tu sobie plik ten po prostu skopiowałem. Wnętrze tego pliku zawiera opcje konfiguracyjne mojego kompozytora. Na razie jest ich mało i wybrałem takie, które powoli wdrożą nas w zrozumienie wszystkiego. Nigdzie się nie śpieszymy. Jest ich tu tylko kilka. Uwaga, jest to format JSON, powinien być Wam znany, jak nie, to po prostu sposób. Przechowywania danych. I mamy tu taką sekcję Require. Zobaczcie, mówiłem, że kompozytor kontroluje pewne zależności. O, właśnie, tu jedną taką banalną podałem. To jest zależność niezwiązana z żadnym pakietem. Jeszcze tu nic nie pobieram. Dzisiaj nie pobierzemy żadnego pakietu z internetu, ok? Nie będziemy gotowych narzędzi ciągnąć. Dzisiaj coś trochę innego pokażę. Mianowicie, że jest taka sekcja, która właśnie będzie określać różne zależności. O tu mam taką prymitywną, że chcę, aby mój projekt wykorzystywał PHP i to 64-bitowego w przynajmniej wersji 7.4. I teraz druga rzecz odnośnie mojego całego projektu. Chciałbym sobie zaimplementować za pomocą kompozera. Można powiedzieć, że jest to jakaś forma ściągnięcia danych z zewnątrz, niemniej nie związana z pakietami ściśle w repozytorium, co raczej z pewną wewnętrzną, z pewną, pewnym wewnętrznym narzędziem. Kompozytora, który właśnie dostarcza autoładowania. Pamiętacie odcinek o autoładowaniu? Iż mówiłem, nie przejmujcie się zbytnio, nie wymyślajcie sami za wiele, pobawcie się, ale nie martwcie się, dostaniemy gotowe rozwiązania. I mówiłem wam wtedy tak wstępnie o autoładowaniu, właśnie tutaj, według standardu PSR 4. Patrzcie, mówię mojemu kompozytorowi, tak. A propos autoładowania, słuchaj, to chciałbym sobie użyć standardu PSR4. I pamiętacie, co mówiłem o tym standardzie? Że on ładuje i tworzy takie pary przestrzenie nazw i katalog. I ja sobie tu takie dwie przestrzenie nazw wymyśliłem: WebCryo, i ta przestrzeń będzie się odnosiła do katalogu SRC w moim całym projekcie i webcrew. Test do tegoż katalogu głównego projektu. Po prostu żaden podkatalog to główny katalog. Co więcej, zaautoloaduję sobie tylko po prostu pliki. To jest taki zwykły include bez żadnego tam szukania podprzestrzeni, podkatalogów klas nie, to jest taki zwykły include pewnego pliku naszego browsephp, czyli mój projekt, kiedy go zainstaluję, za pomocą kompozytora, bo to właśnie kompozytor, jakby te pierwsze kroki będzie wykonywał, on będzie próbował właśnie te przestrzenie nas powiązać z tymi katalogami zgodnie z PSR 4 i przy okazji zainkludować plik, który już tam leży. Zobaczcie, na razie nie leży, bo w moim katalogu jest pusto, yy, ale za chwilę to pokażę. I mamy tu jeszcze wersję, mogę tą wersję ręcznie ustawiać, kiedy nie mam mojego projektu jeszcze na przykład na GitHubie i ta wersja nie jest kontrolowana tam. Ja tutaj tak ręcznie sobie wpisałem wersję 1.0.0, nie ma to na razie znaczenia, ale ponieważ nasz pierwszy projekt jest taki właśnie ręczny, to podałem wersję. Zatem prosty plik konfiguracyjny, a jeżeli głupicie się o co chodzi z tym PSR-4, to... Cofnijcie się do tamtego odcinka z autoładowaniem, autoloaderem. Wracamy teraz do naszego katalogu. Widzimy, nie ma tu jeszcze podkatalogu SRC, nie ma tu jeszcze żadnych plików mojego projektu, ale ja zakładam, że będą tutaj właśnie. O, jeszcze na chwilę wrócę do naszego NetBeansa. O, tutaj już sobie jakby zaprojektowałem, że w tym katalogu będą jakieś źródła, że ta przestrzeń nazw będzie związana z tym katalogiem głównym projektu, że będzie jakiś katalog tutaj SRC z plikiem Browse. PH. Już tu sobie coś zaprojektowałem, mógłbym to już tam mieć, ale ja jeszcze celowo tego tutaj nie mam. <laughs> już powiem dlaczego. A no, dlatego, że chciałbym Wam pokazać, co się stanie, gdy wykonam pierwszą ważną instrukcję. Chciałbym, żebyście zobaczyli, co sobie tu kompozytor utworzy samodzielnie, i to nawet, gdy jeszcze żadnego pakietu nie pobrałem cudzego. W ogóle nic na razie nie pobieram. Patrzcie, tu jest instrukcja. Jeżeli słabo widzicie, to trudno, ale to jest tak. PHP to będzie wszystko w pliku polecenia. O tutaj, widzicie, jest taki plik, i później będziecie mogli sobie to podejrzeć, nawet gdy tam coś się stało. Zapomniałem w konsoli powiększyć troszeczkę literki, ale tak. PHP, teraz kompozer, far czyli interpreter, nazwa, kompozer, far pliku do wykonania, spacja i albo i, samo i, mała literka i, albo install. Ok? czekajcie, może da się to powiększyć trochę. O, 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 nawet nie wiedziałem. Control z rolką. No pięknie, powiększyło Będzie czytelniej. Uwaga, enter. Trochę informacji. Coś tu zachulało. Kompozytor mnie poinformował, że nic tu w sumie nie ma jeszcze do instalowania i do update'owania, bo nie pobieram żadnych pakietów, sam tu żadnych nie mam swoich mechanizmów, ale niby nic nie zrobiłem, ale coś mam, patrzcie. Powstał katalog Vendor, typowy dla kompozera i w wielu projektach PHP go spotkacie. Vendor to nazwijmy to po prostu twórca. Właściciel, autor, producent, można też tak swobodnie powiedzieć, no producent to producent, ale chodzi mi o to, jak o tym myśleć. W tym katalogu znajduje się to, co właśnie sobie pobiorę i zaimportuję do mojego y, projektu. Te cudze pakiety tu wylądują. Na razie jeszcze żadnego nie pobrałem, ale co pobrałem? Sam kompozer dostarcza pewnych rzeczy, na przykład mechanizmu autoładowania. Zobaczcie, sam to pobrał, nie było tego tu przed chwilą, bum jest. Czyli kompozer dodał do mojego projektu swoje pewne rozwiązania, stąd nazwa tutaj producenta, kompozer, nazwa tego właściciela. Te nazwy są po to, żeby później przestrzenie nazw się nie gryzły, żeby każdy programista mógł w sobie właściwe nazwie umieścić funkcję. I nawet gdyby się nazwy tych funkcji powtarzały, to nie ma problemu. Zatem jest to taka projektancka sprawa. Okay? Taki mechanizm, ten katalog vendor do pewnego porządkowania architektury całego projektu. I jeszcze się pojawił composer lock. Na razie tylko krótko, że ten composer lock wiąże się z pewnym blokowaniem tych zależności i jeszcze kiedyś o tym opowiem. Na razie wiedzcie, że jest to do tego kontrolowania ogólnie. Plik, który sobie kompozytor utworzył, nam on jest w sumie mało potrzebny, on jest jemu potrzebny, a zresztą wrócimy do niego. Ważne jest, że została użyta w moim projekcie mechanika autoładowania PSR 4, o której mówiłem. To teraz wyobraźmy już sobie, że Mam autoładowanie, czas przystąpić do napisania jakiegoś mojego projektu. Czego będę potrzebował? Ano, będę potrzebował plików. No, ja ich tutaj nie będę pisał od zera. Załóżmy, że właśnie napisałem plik główny, taki uruchomieniowy. Ja wiem, on ma nazwę 014PHP. To nie jest jakaś nazwa, która uruchamia projekt. Gdyby to był. Element na stronie internetowej, no to fajnie, bo jakby to na przykład był indeks, nie? Ale tutaj chodziło mi o to, by zaznaczyć, że to jest lekcja 14. Ja wiem, że odpalę sobie ten plik tutaj tylko z konsoli, jako w trybie celi, więc nie ma problemu. Rozumiecie? Powiedzmy też, że napisałem osobistą klasę A klas w głównym katalogu oraz stworzyłem podkatalog, właśnie SRC, który sobie tam zaprojektowałem jako część mojego projektu. Element, tak sobie chcę i koniec. I w nim mam kolejną jakąś klasę i taki sztywno ładowany ten plik browse.php. PHP. Załóżmy, że właśnie to wpisałem, prawda? Że tu, tu tego tam żadnych kopiowałem, tu to no, właśnie zrobione. No jak już jest zrobione, to teraz się przyjrzymy, co tam jest w środku i jak to autoładowanie zadziałało. Czy zadziałało, czy się pobrało? Czy kompozer już coś mi tu pomógł? Oto mój plik 014 PHP. Załóżmy, że główny plik projektu. Pierwsza linijka kluczowa. Loader. To akurat jest nieistotne, mogło tego nie być. Ale Require. No właśnie. Ładuje sobie taki autoload PHP. Plik, który załaduje odpowiedni, ten, który sobie w Composer.json zaznaczyłem. Odpowiedni model tego autoładowania. Standard PSR 4. Skąd tutaj on będzie wiedział, że właśnie ten chciałem? No właśnie, bo kompozytor odpowiednio skonfigurował pliki, czyli na podstawie moich zachcianek w kompozer JSON sam wygenerował pliki w PHP z odpowiednimi klasami kodami, tak, aby używał dokładnie tego, co potrzeba. To takie trochę dziwne język, który tworzy język. Bo tak w sumie jest. PHP tworzy sam swój własny kod, który za chwilę użyje. Język stworzył pliki, w którym jest ten sam język. O no, takie rzadkie dla niektórych języków, ale właśnie PHP coś takiego ma. Zwróćcie uwagę jeszcze raz na chwilę na to miejsce. Jeszcze raz Wam pokażę. Zobaczcie, w tym vendor ten kompozer załadował tu właśnie te różne, nazwijmy to silniki tych standardów. ok? Implementacje, czy to autoładowania auto klasma, czy PSR4, czy jakieś inne. Tu są, powiem szczerze, nawet nie wszystkie kojarzę. I główna klasa ładowania, a plik, który wystarczy zaimplementować, zainkludować, czy requirement, tak? To jest właśnie Autoload PHP. I to jest dostarczone już przez sam Composer. A wróćmy więc do naszego pliku i zobaczmy, czy to działa. Wracamy. Ok. No i co. Jak już załadowałem ten mechanizm autoładowania, to tego dźwięku nie było, to uwaga. Używam sobie teraz przestrzeń nas WebCrew oraz jej rozwinięcie test AC -class, czyli odwołuję się do klasy AC Class, chcę jej używać i tu z aliasem oraz do WebCrew i B -class. Ten zapis to są właśnie zapisy, które wychodzą, przyszły wraz ze zmianami wersji 7. Zakładam, że już wiemy. Jak nie, to proszę sobie obejrzeć odcinek o zmianach w PHP 7. Tam ta notacja jest wytłumaczona. No i co? No i teraz mogę sobie wpisać po prostu klasę A, obiekt A klasy A, zaliasowany, i on doskonale wie, gdzie go szukać. Ponieważ, przypomnę, ta przestrzeń. Oj, tutaj dopisałem coś na test, niepotrzebnie. Ta przestrzeń, zobaczcie, WebCrew test jest w katalogu głównym, jest zmapowana, sparowana z katalogiem głównym. Zatem w tymże pliku A będzie szukany w katalogu głównym, a B, B które zaczyna się od WebCrew i później jest już klasa, sprawdzamy wzorzec projektowy. Tak, WebCrew będzie szukany w katalogu SRC. I tak rzeczywiście jest. A jest w katalogu głównym, a B jest w podkatalogu SRC. To są dwie klasy proste, one tu tylko się przedstawiają. Kiedy są obiekty tworzone, wymieniana jest nazwa mm, klasy, która tenże obiekt tutaj powołuje do życia. Zatem nic wielkiego. Mam więc możliwość używania, mogę to uruchomić i rzeczywiście obiekt A przedstawi się. Nie ma problemu, plik z klasą został znaleziony. Właściwie to samo tu. Zatem system autoładowania zadziałał. Co więcej, moje funkcje z pliku browse.php, które kazałem kompozytorowi jakoś dołączyć do mojego kodu i on to zrobił, tutaj mu kazałem, nie? że z src weź jeszcze browse.php, tutaj też zainkluduj, tak żeby był widoczny w moim całym projekcie. No i jest. Od razu używam e haler browse, proszę bardzo, tu jest e, tu jest mój Moja linia odgradzająca, no i wyświetlony obiekt właśnie tego autoloadera tutaj. Nieważne, co jest w środku. Sam, to są jakieś wewnętrzne własne informacje, które sobie kompozer w tym autoładowaniu PSR4 zapisuje. Nie interesuje nas to. My wiemy, co robi ta, ten standard PSR4 i go używamy. Ok? Po prostu. A wraz z rozwojem naszego projektu na pewno będą się pojawiały takie nowe pary, nowe przestrzenie skojarzone z nowymi katalogami. Dlaczego? Bo tworząc projekt, próbujemy go ładnie uporządkować również w tych katalogach, przynajmniej powinniśmy. Jakąś taką ładną strukturę, poukładane to wszystko, odpowiednie foldery kojarzące się nazwy w tych folderach klasy. Więc siłą rzeczy Autoload będzie ulegało jakimś. Zmianom, dopiskom, modyfikacjom. Jak to updateować, żeby on to uwzględnił? Czy to jakieś w ogóle tu jeszcze zmiany, bo to na razie mało jest tego wszystkiego, ale powiedzmy, żeby uwzględnił te kolejne zmiany, kiedy potrzebujemy tutaj na nowo coś utworzyć, wygenerować z automatu, to robimy to za pomocą co najmniej dwóch instrukcji. Zobaczcie, tu przejdziemy na konsolkę. Pierwsza jest taka. Ta pierwsza, kiedy ładujemy ten autoloader zgodnie z naszym. Pierwszym odcinkiem, ale to możemy też i pociągnąć od razu inne tutaj pakiety, o, wszystko w swym czasie spokojnie, ale już wiem, że ta pierwsza instrukcja to była composer far install, tak? No my już mamy zainstalowane, ten pierwszy nie, nie będziemy robić, ale jest druga update po prostu. I ona właśnie, zobaczcie, znowu nic tutaj nie musiał. Updateować, instalować z zewnątrz, bo po prostu nie mam żadnych na razie pakietów pobieralnych, nie muszę tam się na razie nimi martwić. Dzisiaj chciałem się skupić na autoloaderze, który już został załadowany przez kompozera i on nam właśnie, o też przy tej instrukcji, na nowo wygenerował te wszystkie pliki w katalogu Vendor Composer, te wszystkie pliki autoloadera, które na podstawie Composer JSON wiedzą, co skonfigurować jak skonfigurować. To jest swoją drogą właśnie ciekawe, że PHP a ściślej kompozer napisany w PHP generuje pliki, które są w PHP. -ie. Taki język, który tworzy sam siebie. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Ale jest, czy jeszcze jest jedna instrukcja, która tylko ta sekcja autoload może nam tutaj zupdate'ować. To jest po prostu o tak dump php composer far, dump myślnik autoload. Zobaczcie. I też mamy samą tę część, na nowo generujemy sobie te wszystkie pliki. OK. Na koniec maleńka informacja. W repozytorium w danych na naszym GitHubie jest jeszcze taki plik, on tutaj do niczego nie służy, ale zapisałem tam plik polecenia tekstę. zapisałem mniej więcej ten ciąg instrukcji, które tu trzeba kliknąć, pisać, żeby sobie to samo, co dzisiaj zrobiliśmy, po prostu u siebie wykonać. Tak jest tutaj właśnie o tych sekcjach. Jaka tam instrukcja, później ten kompozer far install. Że możemy też kompozer far update, autoload, dump autoload i tak dalej. Taki krótki zapis tego wszystkiego możecie sobie też to przejrzeć. Tyle na dzisiaj. To dopiero początek, ale myślę, że już powolutku zbliżamy się myślą do tego, co to ten kompozer jest. W następnych odcinkach. Pobierzemy sobie pakiety, stworzymy własne, upublicznimy, będziemy pilnowali jego wersji, żeby tam przy instalacji naszego projektu jakieś głupoty nie były pobrane. Wszystko powoli na spokojnie. Już zapraszam tyle na dzisiaj.